dobry, witam Państwa. Nazywam się Arkadiusz Misiak, jestem instruktorem kulturystyki. W dzisiejszym odcinku, zgodnie z zapowiedzią, przedstawię kilka zestaw ćwiczeń na mięśnie barków, obręczy barkowej. Zaczniemy od barkownicy. No co, zasada działania zaraz Państwo poznają. Tutaj nie da się wykonać innego ruchu, jak tylko ten właściwy. Siadamy, ręce do środka, ramiona na zewnątrz. Regulujemy sobie chwyt. Pamiętajmy, aby łokci przylegały nam do poduszek. Staramy się nie odrywać łokci. Plecy też przylegają do oparcia. I wykonujemy ruch w górę. Wydech i powoli opuszczamy. Podnosimy na wysokość mniej więcej tak, żeby ramiona były równoległe. Może mogą być troszeczkę wyżej do podłogi. I powolnym ruchem opuszczamy do dołu. I tak wykonamy 8 do 12 powtórzeń w trzech seriach. Może to być ćwiczenie wykonane jako pierwsze, rozrzewkowe, lub równie dobrze jako ostatnie, dopalające. Tutaj eliminujemy wszelkie inne przeruchy. Tułowiem już sobie nie pomożemy, nie zarzucimy tego ciężaru. Pracują same barki, sam ćwiczony mięsień. Więc to ćwiczenie bardzo dobrze nadaje się zarówno jak do rozgrzewki, jak i do na koniec, jak już dopalenie, wykończenie w ćwiczonych seriach. Kolejnym ćwiczeniem będzie unoszenie sztangierek bokiem w górę stojąc. Jest to ćwiczenie podobne do wcześniejszego wykonania na maszynie, no tylko że tutaj mamy wolny ciężar, jest zdecydowanie trudniej. Bierzemy sztangielki, staramy się, aby tułów był wyprostowany, delikatnie pochylony do przodu. Uginamy ręce w łokciach i bardzo ważna sprawa, łokcie i ramię idą pierwsze do góry, na wysokość równą z barkami, równoległe do podłogi i później powoli wracamy. Nie robimy tego w sposób tak jak teraz prezentuję, czyli ciężar, a łokcie zostają na górze, na dole. To już jest ruch niepoprawny, staramy się, aby ramię ciągnęło przed ramię. Ramię idzie pierwsze, przed ramię jest albo równo z nim, albo troszeczkę nawet niżej razem z dłonią trzymającą ciężar. I tak również trzy serie od 8 do 12 powtórzeń. Ilość powtórzeń w serii na barki powinna być według niektórych za każdym razem większa niż 10. Więc te 8 powtórzeń to już starajmy się robić w jednej serii, tej najcięższej. Powoli opuszczamy oczywiście. I teraz może od razu przejdziemy do drugiej wersji tego ćwiczenia, trudniejszej, gdzie eliminujemy przyruchy tułowia. Na zwykłej owetce podnosimy oparcie, opieramy tułów, sztangielki przed sobą i wykonujemy ten sam ruch. Jest to oczywiście już trudniej, bo nie wykonamy zamachu tułowia w celu pomocy, ale lepiej dla mięśni ćwiczonych. I to samo, trzy serie od 8 do 12 powtórzeń. I powoli opuszczamy. Następnym ćwiczeniem będzie unoszenie sztangielek bokiem, z tym, że wykonamy to w opadzie. Jest to ćwiczenie troszeczkę trudno do wykonania, jeżeli chodzi o technikę, ponieważ tułów musi być jak najniżej do podłogi, najlepiej równolegle na tą wysokość ustawiamy. Nogi blisko siebie, kolana ugięte, plecy muszą być wyprostowane, głowa zadata do góry. I unosimy sztangielki bokiem ku górze. Spinamy na sekundę i później powoli bardzo wracamy. Oczywiście cały czas tułów jest wyprostowany. Jest to ćwiczenie na tylnie aktony mięśni barkowych. Bardzo powoli staramy się wracać. Trzy serie od 8 do 12 powtórzeń. Dla osób, które zaczynają, dla kobiet, dla początkujących, inna wersja ćwiczenia. Siadamy na krawędzi ławki,
nogi pod kątem 90 stopni, staram się położyć tułów na udach i pod udami lub tutaj ręce ugięte w łokciach i to samo. Unoszenie sznajdzielek w górę i powoli opuszczamy. Jest to nieco łatwiejsza wersja do wykonania na początku. Teraz wykonamy wyciskanie sztanierek na ławce siedząc. Jest to ćwiczenie chyba wszystkim znane. Jeżeli nie na początku, to na pewno wcześniej czy później będą mieli z nim styczność. Siadamy na ławce, kąt oparcia nie powinien być 90 stopni. Ławka powinna być delikatnie pochylona do tyłu. Opieramy plecy, stopy płaskie na ziemi. Zarzucamy sztangielki z ramion. Wykonujemy wyciskanie do góry. Nad głowę, delikatnie nawet za. Sztangielki nie powinny się stuknąć w górze, czyli powinien być to ruch pionowy i nie blokujemy łokci w pełnym wyproście. Ręce są zawsze delikatnie ugięte. Tak jak w poprzednich ćwiczeniach, nie ma blokady w stawach. Opuszczamy do wysokości uszu. Niższe opuszczanie może nas narazić ewentualnie na kontuzję. Staramy się wykonać to ćwiczenie bardzo uważnie. Tutaj mamy sztangielki, więc każda ręka pracuje oddzielnie, więc na pewno jest to troszeczkę trudniejsze. Jeżeli byśmy użyli sztangi, byłoby łatwiejsze. Ja pokazuję to na sztangielkach, no ponieważ ja preferuję bardziej sztangielki niż sztangę. Oczywiście każdy może sobie to dobrać do własnych możliwości i upodobań lub zamieniać raz sztangą, raz sztangielkami. I może od razu, skoro jesteśmy na ławce, wykonam to samo ćwiczenie, podobne ćwiczenie na tej samej ławce, tylko że wyciskanie sztangielek z przodu. Będą to tak zwane arnoldki, czyli przekręcamy sztangielki wewnętrzną stroną dłoni do siebie i podczas wyciskania do góry wykonuję obrót. Oczywiście też nie powinny się sztangielki zejść na górze. Tutaj już pracuje przednia część barków. We wcześniejszym ćwiczeniu pracowała tylnia część. Była bardziej zaangażowana. A tutaj już jest bardziej zaangażowana przednia część barków. Oczywiście również można to wykonać sztangą. Tutaj tak samo jak poprzedni, analogicznie 3 serie, od 8 do 12 powtórzeń. I następnym ćwiczeniem, które zaprezentuję, będzie unoszenie sztangielek wzdłuż tułowia na wysokość do klatki piersiowej, do brody. Moim zdaniem do brody jest troszeczkę za wysoko, więc ja to wykonuję do dołu klatki piersiowej. Jest to ćwiczenie angażujące tylnie, aktony mięśni, barków, mięsień naramienny i wykonujemy je w sposób następujący. Wzdłuż tułowia, jak najbliżej tułowia, unosimy sztangielki do momentu, kiedy ramiona są równoległe do podłoża. Spinamy na sekundę i powoli opuszczamy. To ćwiczenie można wykonać również sztangą. Sztangą łamaną, sztangą prostą. Przy czym, jeżeli o mnie chodzi, wykonywanie tego ćwiczenia sztangą prostą jest troszeczkę uciążliwe dla stawów, więc robię to sztangielkami, gdzie mam pewną, lepszą swobodę ustawienia ich i nieobciążania stawu. I tutaj również 3 serie od 8 do 12. Staramy się bardzo powoli to opuszczać. Alternatywą dla sztangielek i sztangi będzie podnoszenie drążka wyciągu z dołu.
Drążek możemy trzymać chwytem zamkniętym, ja trzymam nachwytem. To może być drążek prosty, może być drążek łamany. Ja wykonam to na drążku łamanym. I tutaj również pozycja, kolana lekko ugięte, plecy wyprostowane, klatka mocno wypięta do przodu. I podnosimy drążek do wysokości klatki piersiowej. Wyżej moim zdaniem nie ma potrzeby. Ramiona są już wtedy równoległe do podłogi, łokcie są wysoko. Tutaj częstym błędem jest zostawianie łokci, podnoszenie ciężaru, a łokcie zostają na dole. No niestety to jest poprawny ruch. Na sekundę spinamy na górze mięśnie, po czym powoli opuszczamy. Tutaj również 3 serie od 8 do 12 powtórzeń. Wydech, jak słychać, jest na górze. I odkładamy. Kolejnym ćwiczeniem, które zaprezentuję, będzie to ćwiczenie na mięśnie naramienne. Będzie to unoszenie sztangielek przodem stojąc. Tu wyprostowamy, kolana lekko ugięte, sztangielki na udach. I unosimy je na wysokość barków, może być troszeczkę wyżej. Powoli opuszczamy, cały czas kontrolujemy ruch sztangielki. Staramy się stawiać opór przy opuszczaniu. Tutaj z własnego doświadczenia proponuję wykonać więcej niż 10 powtórzeń na rękę. Wtedy ten mięsień jest bardzo zmęczony i lepiej moim zdaniem mu to odpowiada niż wykonywanie 8 powtórzeń. Oczywiście 3 serie. Łokcie są delikatnie ugięte. Nie robimy tego na sztywnych rękach. I ćwiczeniem podobnym, które możemy wykonać zamiast sztangielek, będzie wyciąg. Drążek zaczepiamy na dolnym wyciągu, nachwytem lub pełnym chwytem zamkniętym. Ja wykonam to nachwytem na drążku łamanym lub prostym. To już zależy od upodobań ćwiczącego. Wykonamy to samo ćwiczenie. Ręce delikatnie ugięte, plecy wyprostowane, klatka mocno wypięta. I wykonujemy ruch do przodu. Powoli opuszczamy. Na wysokość własnych barków lub troszeczkę wyżej. I powoli cały czas kontrolujemy ruch powrotny. Jest to bardzo ważne. I tutaj również staramy się wykonać powyżej 10 powtórzeń do 15. Moim zdaniem większa ilość powtórzeń jest już zbędna. I powoli opuszczamy. Wydech, jak słyszymy, jest na górze. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam na następną część, w której postaram pokazać ćwiczenia na mięśnie, na biceps. Może połączymy to razem z tricepsem. Zobaczymy ile tych ćwiczeń nam wyjdzie. Dziękuję i do zobaczenia.